jak gdybyście Państwo byli na kongresie na Legii, na stadionie Legia, to Państwo byście się dowiedzieli bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat kioskarstwa. Nie krytykuj, nie oceniaj, mów od siebie, oczy do oczu, prosto w twarz, nie zacisk, tak jak to saduceusze i faryzeusze stali za Jezusem i te zęby swoje reklamowali, szczerbate i ta złość na twarzy, te zmarszczki, wrogość taka, no już za pierwszym razem, jak Jezus czytał zwoje, bo to przecież nie było jeszcze książki, w żadnej Biblii takiej nie było jak dzisiaj, że możesz w sekundzie otworzyć. Jezus jak odczytał z Księgi Izajasza i powiedział, dzisiaj spełniło się to na uszach waszych, to już chcieli saduceusze go zrzucić z murów. Czyli tak, po pierwsze, wywlec ze świątyni, przeprowadzić przez Jeruzalem i ze świątyni spuścić. No coś w rodzaju ukamienowania, czyli doprowadzić do śmierci. To dzisiaj też w Warszawie napady, proszę Państwa, agresja bardzo często ma miejsce i to wcale nie jest tylko gdzieś tam na Berezyńskiej w Parku Skaryszewskim czy pod Parkiem Skaryszewskim, ale w całej Warszawie, bo mówią, że Warszawa jest nietolerancyjna i chamska. No to więc, proszę Państwa, trzeba przyjść i popatrzeć się na te tęcze, rozluźnić troszeczkę po amerykańsku, poczuć tę Amerykę, ten luz taki amerykański w sobie, żeby nie mieć tej agresji. A jak nie, to do szpitala się wybrać 2,5 miesiąca i psycholożki ciebie nauczą. Nie krytykuj, mów od siebie, nie powtarzaj, nie powielaj, nie idź za tłumem w złym celu. Także proszę Państwa, one często, te psycholożki nasze, moje koleżanki, zachowują się jak u Świadków Jehowy. No bo to jest część jakiejś dobrej prawdy Bożej.